Dobry wieczór, minęła 19, czas na wiadomości TechInfo. Na rynek wyszedł nowy antywirus. Przenosimy się do naszej dziennikarki. Halo, halo, Olu, jak wygląda sytuacja? Tak, tutaj ja, Karol, słyszałem cię, Bartku. Aktualnie jesteśmy pod domem słynnego autora antywirusa i tutaj zebrały się wszystkie wirusy i strajkują właśnie przeciwko niemu. Dziękujemy za reportaż. Teraz zapraszamy na wywiad z jednym z uczestników. Witamy, Trojanie. Dzień dobry. Powiedz nam, czym w skrócie zajmujesz się na co dzień? Generalnie moja firma zajmuje się wchodzeniem do systemów scalonych. Robimy jak największe szkody. I najlepsze jest to jest zupełna nowość. Że nawet nie pozostawiamy żadnych śladów i użytkownik nie musi wiedzieć, że w ogóle jak cokolwiek robimy na tym komputerze, po prostu nagle komputer się wyłącza. Wow, to fascynujące. A opowiesz mi, czym właściwie zajmujecie się na tym proteście? Dlaczego w ogóle protestujecie? No cóż, jest to uderzanie w nasze podstawowe prawa. To, że jesteśmy wirusami, nie znaczy, że od razu jesteśmy źli. I naprawdę to trzeba być tolerancyjnym, tak? No bo kluczem do stworzenia idealnej symbiozy w społeczeństwie jest utworzenie relacji między wirusami i antywirusami. I według mnie między takim dialogu społecznym moglibyśmy naprawdę dużo więcej zdziałać niż na takich sztucznych podziałach. Przez co musimy właśnie domagać się na takich praw na ulicy. Podstawowych praw, mam na myśli. Rozumiem, ale skoro nie jesteście źli, to co właściwie wam przeszkadza? Czy użytkownik nie ma prawa wiedzieć, co pobiera? Nie ma. Nie ma, bo to wchodzi już w nasze prawa. Naprawdę, to ciężko zrozumieć, będąc bezstronnym, ale to naprawdę trzeba po prostu wejść w naszą skórę i naprawdę chociaż przez minutę poczuć się, jak my się czujemy, gdy po prostu słyszymy ten dźwięk: baza wirusów programu AWA została zaktualizowana. Jest najgorsze uczucie na świecie. Naprawdę. Rozumiem bardzo. Dziękujemy, to już wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro w naszym programie TechInfo.